odbudowę, jak mieli panować wojska, to straszne. Prawie jak tego dowiedzicie? Bo strasznie to ulicy obok. Każdej wiosce, kiedy ligę wojska. Jak tak się rozejrzycie, to stadion w Lublinie czy stadion Polonii? Stadion Polonii. Lepszy klimacik jest, nie? Oczywiście, że delikatnie. Myślałem, że zadasz pytanie, czy Eryk się w rękę strzela. Nie no, to chyba jest jasne, nie? Że Eryk poluje dzisiaj na w polu karnym. Fidziu, jesteś tutaj znowu na stadionie w Lublinie. Jak emocje, no i jak oczekiwania przed meczem? No emocje na pewno pozytywne, fajne, że czekałem troszkę na ten mecz. Przychodzę do Polonii, jakby patrzyłem od razu, jak był terminarz, kiedy gramy z motorem. Fajnie wrócić, no mam nadzieję, że 3 punkty dzisiaj dopiszemy i to jest jakby najważniejsze. Rozumiem, że cel numer 1 dla Ciebie, no to oczywiście znaleźć piłkę w siatce naszych przeciwników. Znaczy cel na pewno 3 punkty, a jak strzelę do tego, to będzie super, no, na pewno zrobię wszystko, żeby strzelić. Powodzenia. Będzie dobrze? Dobrze będzie, musi być. Dla mnie jako dla trenera i dla Was jako dla zawodników temat powinien być bardzo prosty. Przyjechaliśmy dzisiaj wygrać mecz. Żadne inne rozwiązanie w dniu dzisiejszym nas nie interesuje. Ile będziemy w stanie poświęcić, żeby to dostać, żeby to wyrwać, wywalczyć, okaże się na boisku. Ale bardzo jest ważne to, żebyśmy byli świadomi tego, że coś trzeba poświęcić. To się musi zgadzać z naszą filozofią, z naszym modelem gry i z tym, jak chcemy funkcjonować. W tym wszystkim nie może być przypadku. My jesteśmy gotowi podejmować dzisiaj najtrudniejsze wyzwania. Jestem o tym przekonany. To, że gramy tak, jak gramy, to nie jest absolutnie żaden przypadek. To są fakty. To jest coś, co sami zrobiliśmy ciężką pracą. Panowie, niech tu płonie. Niech zobaczą coś, czego jeszcze nie widzieli. Idźcie tam. Spełniajcie własne pragnienia dnia dzisiejszego, bo siła jest w drużynie, panowie. Ogień! Dać panowie po 3 punkty. Kto wygra mecz? Polonia! Brawa, jazda!
głową, z życiem i dalej. 45 minut. Więcej od siebie. Głowa do góry i ogarniamy, do roboty. Ready? Gotowy? Ile zostało? 3 minuty. Też. Biedrona! Wiedziu! Dawaj! Dawaj, dawaj! Czas,
Tak! No to jak ligowiec oceni dzisiejsze spotkanie? Z perspektywy mojej, czyli zabramkowej, było bardzo, że tak powiem, wyrównanie. Na pewno pierwsza połowa bardziej dla Motoru, no tutaj szacunek za tą pierwszą połowę. Natomiast na drugiej, no już lepiej Polonia wyglądała. No i bramka kozaka kolejki, Marcina Kluski tutaj wyjaśnia wszystko, 3 punkty jadą na Konwiktorską. Mimo wszystko dobry mecz uważam, świetny doping, no i o to chodzi w piłce. Dzięki i zapraszamy oczywiście na Polonię, no jeszcze ostatni meczek z Pogoją Sielce u nas na Konwiktorskiej, także mam nadzieję, że się widzimy. Pierwszy mecz jest u nas na kanale, także zapraszam do oglądania, no być może ktoś się pojawi od nas. Super. Brawo panowie, zajebista praca! Brawo! Przepony!